Jest z nami Adam Detka, kapitan drużyny Etanol United, no i gra dzisiejszego meczu. Cześć Adam. Witam. Łatwe dzisiaj zwycięstwo, prawda? Pierwsza połowa wcale nie wskazywała, że tak się skończy, czyli tak dosyć wysokim wynikiem, także przeciwnicy dosyć mocny opór nam stawili, ale potem, kiedy ta nasza gra się uspokoiła jakoś, to zaczęło się kleić i dlatego mamy taki, a nie inny wynik. Obawiacie się w ogóle kogokolwiek w tej lidze C2? No bo idziecie jak burza, jak taran po prostu. Każdy wasz przeciwnik to jest odprawiony z bagażem kilku goli. Do każdego mamy respekt, do każdego podchodzimy poważnie, skoncentrowani. Nikogo nie lekceważymy, gramy od początku swoją piłkę i wydaje mi się, że to właśnie przynosi efekt. Mamy swój system gry, gdzie zmieniamy się po 5 minut całymi piątkami, to też zawsze w drugiej połowach szczególnie przynosi efekt. No i tak jak mówię, nie obawiamy się nikogo, ale każdego traktujemy z respektem. Z tego co zauważyłem, to zawsze ta piątka, która jest na zmianie, tak strasznie się niecierpliwie, że już chce wejść, że ten czas jest, to jest charakterystyczne dla was, że strasznie sumiennie odliczacie ten czas. No to tylko dobrze świadczy, że wszyscy są godni gry, mimo że te wyniki są wysokie, to każdy jeszcze chce więcej. I mam nadzieję, że zakończy się ten sezon dobrym wynikiem, czyli naszym celem, awansem. No właśnie, cel na ten sezon to awans, prawda? Tak, celem jest awans, tego nie ukrywamy oczywiście i wszystko robimy w tym kierunku, żeby go osiągnąć. Spieszycie się pewnie na Ligę Mistrzów. Powiedz, kto jest twoim faworytem tych rozgrywek? Faworytem jest chyba dla mnie Bayern, chociaż sercem jestem z Manchesterem, ale chyba będzie ciężko, ale tam słyszałem, że 0-0, także jeszcze jest szansa. Nie zatrzymuję, dzięki serdeczne. Dzięki.